dnia 7 grudnia 2024 roku koło godziny 7.30 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wypadku bądź kolizji. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP Piława Dolna. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód dostawczy typu bus poza obrębem jezdni. W środku znajdowały się dwie osoby, które nie mogły opuścić samodzielnie pojazdu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy w wyjściu osobom biorącym udział w zdarzeniu, odłączeniu akumulatorów. Podczas działań ruch odbywał się wahadłowo, dalsze czynności prowadzi policja. Według wstępnych ustaleń kierujący dostawczym Fiatem stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Uderzył w drzewo, a następnie w płot. Kierowcę i pasażera z uszkodzonego pojazdu uwolnili strażacy. Szczęśliwie nikt nie doznał większych obrażeń. Na miejscu pracowała policja oraz zastępy straży, w tym OSP z Piławy Dolnej.